No dobra, no to nie wiem, czym zagramy na początek. Wydaje mi się, tym magiem dzisiaj mam się tam trochę poklikał. Trochę bym się poklikał tym maguskiem. Martwi mnie trochę to, że nic się ciekawego w tej mecie nie robi. W sensie ciągle są te same deki. Ale tak ciągle fest. Niestety. Sztety, niestety. Pan Jutero. Co na takiego Jutera mogę potrzebować? No, krynicę mocy mogę jedną zostawić, chociaż nie wiem, czy mi to potrzebne. To i to na pewno wyrzucę. Czy ja chcę zostawiać krynicę mocy? Chyba nie, ale tak, ale nie wiem. W sensie lepiej było poszukać czegoś innego, bardziej przydatnego, jak na przykład runiczna kula, czy esencja zaklinaczki. Ale dobra, zostawimy. Może dobierzemy jakiegoś drugoturowego dropa i będzie git. Let me see. Gotowe. No mamy. Sekretów brak. Mamy czwartkę i piątkę. Nie ma tragedii. Nie ma tragedii i... Niech światło przyniesie ci pokój. Niech światłość przyniesie ci pokój. Nie, spinguje się to. Bo jak on ma ręka dala i zrobi z tego 3-3, to stracę z ziomeczka za darmo. A może nie za darmo, w sumie zabufa. Uuu, niedobrze. Takie rzeczy niefajne. Sprawdźmy najpierw to. A raczej Talnos. I zagrajmy to. Graj. I graj, panie jajkarzu. Oh my god. Wędka pod światła. Żywiołak wody. Myślę przynajmniej. Moneta i jeszcze Murloc. Okej. Akurat Res będzie dobry na tego Murloca. Tu możemy wrzucić Water Elementala. To ten czatel ciekawego. W życiu słychać. Ej, a to w ogóle jajko prześwituje. Chyba. I tam widać tego całego pająka. Bardziej to obcego przypomina. Kariel. Niedobrze. Czemu Prima nie wziąłeś? No bo gram Spell Mage'em. To mi nie za bardzo odpowiada trzymanie stronników w deku, to raz. A dwa... A dwa... Trochę Lipton. Ja mam Fireballa zagrać? No, jak tam jest Avenge, to będzie super. Świetnie. A dwa... No Talnos też spoko. No, Talnos daje spell damage i kartę, więc gitara. Nawet można by się zastanawiać, dlaczego miałbym brać Prima. Jak Talnos pod wieloma względami jest lepszym. Światło gaśnie. Spoko. Spoko loko. Okej, może być. O! To już mniej spoko. Nawet bardzo mniej spoko. No dobra, to najpierw zagrajmy to. Nie do końca cokolwiek interesującego. Zagrajmy ziombla. No i graj. Problem jest w tym 8-9, bo nie mam co z nim zrobić za specjalnie. To jest niezbyt dobre. Nawet można powiedzieć bardzo niedobre. Czym on targetuje mojego ziomka? Pozwól mi się zastanowić. No właśnie. Tak myślałem, że to nie target dla mnie. Matka, jakie podchody. Mówisz, że tak worth it? No dobra, tak worth it, no to tak worth it. Niech
światłość przyniesie ci pomoc. Niech światłość, niech światłość. To w tym momencie nie jest topowym pikiem. Nie bardzo mam co tu zrobić. Nie bardzo, nie bardzo. Będziemy chyba szukać jakiejś opcji. Tak myślę. O, świetnie. Idealny zestaw. Idealny zestaw do dobicia mnie. I ten pierwszy sekret był gitara, i ten drugi też siada jak złoto. Tylko jedyna. To się nazywa. To się nazywa. To się jakoś nazywa na pewno. Potężna kopia 1-1. Może mnie zabić? 20. A, prowokacja. To prowokacja nie najgorsza. Dzień dobry, dzień dobry. Dobry, dzień dobry. Wiewiórki. I wiewiórki. Tak, jeszcze Alex wyciągnie i mnie dobije tam Alex. No świetnie. O, teraz to dobieram, no. Samą porę. Dobra, nie chcę mi się myśleć, bo raczej tego i tak nie wygram, więc tak rzucę. Ciśnie tam, gdzie trzeba. Jelo, na razie. Niestety, to nie była zbyt owocna gra. Można powiedzieć, że była dosyć nieowocna. Żeby nie mówić, że była pechowa. Ale grajmy następną. Wiedza to potęga. To możemy wyrzucić. Takie i takie. A, zostawię. Nasza mana może być przydatna. Pan Murloczek, okej. Okay. Z panem Murloczkiem się póki co przejmować nie będę. To jest Gitas, to też się kombi z tym. Może być. Może być. Tutaj mamy pewien problem, ale myślę, że ten problem jesteśmy w stanie jakoś rozwiązać. Rzucimy coina, rzucimy to, zabijemy tego ziomka i raczej rzucę naukę do sesji. Bierzemy kartę na czwartą, którą mogę to striggerować. Na przykład tak, o. To jest dobre. Kolejne wyzwanie przed nami, ale pomysł na jego rozwiązanie niestety nie ma. Masz pomysł? Dobra, dobierzemy. Gotowe. Rzucenie tego.
i wypełnienie ręki kreaturami mi się całkowicie nie podoba. To też mi się nie podoba. Tutaj by się przydało jakieś super chyba kosmiczne RNG z tego, żeby cokolwiek tu zrobić, więc myślę, że to olejemy. Jak ja mogę to nadgonić? Dobra, mam pomysł. Robię tak. Zrobienie tego jest bez sensu. To skipnijmy tą turę. No, wypas. To nie jest najbardziej szczęśliwa gra ever w historii. Dobra. Nie. To zabije. To zabije i to zamroże póki co. Okej. Okay. Siemandero. Warto grać w kontrolpliście żywiołaka, który nagoni leczy o 8. No... Tak, warto. Jak najbardziej jest to spoko opcja. Ty to jesz, ty to zwierz, tu. Graj. To są te Murloc decka w aktualnej mecie? No są spoko ogólnie. Takie, no nie można powiedzieć, że najlepsze, ale myślę, że jak najbardziej spoko. Jeden HP, no to git. Teraz chyba czekam na cud. Dobra, nie, bo nie ma sensu. Którego dodatku meta najbardziej ci się podobała? Wiesz co, Knights of the Frozen Throne chyba. Była taka ciekawa i różnorodna. I deki były dosyć mocno zbalansowane. Knights of the Frozen Throne albo jeszcze League of Explorers też była taka super fajna. Wiedza to potęga. Wiedzę to potęga. Krynica. Ale zostawmy tą krynicę. Cała przyjemność po mojej stronie. Że jak to zostawiam, to przegrywam. Może to jest jakiś znak, że powinienem to wyrzucać? O, to są fajne rzeczy. No naprawdę, gitarka. Sekrecior. Jak zagrywam strudnika, jak atakuję, jak zagrywam spell. Dobra, mniejsza z tym. Po prostu to striggerujmy. Jak gdybyś miał tak zrobić tier listę? No nie no, zrobienie tier listy 20 dodatków z 7 lat, no wydaje się być całkiem spoko pomysłem, nie? Faktem, musiałbym się chwilę zastanowić, no bo tam... Wiadomo, że no nie pamięta się dokładnie tego wszystkiego, ale pomysł ogólnie jest mega dobry. Kubruszczkę. O panie, bierzemy drołek. Dawaj drołek. Będzie dobierando karty za kartą. Skuteczność to konieczność. Konieczność to konieczność. Jak się tego pozbyć?
Może jakieś rozwiązanie przyjdzie? No to nie jest rozwiązanie. Na początku dobierzmy. Jasne. Później weźmy, zastrzelmy tego typa. Nie mogę się oprzeć. Następnie. Czy ja chcę? Nie no, nie chcę mu dawać tyle many. Worth it. Robimy tak. O, subcio, możemy zagrać teraz w ten sposób. Mamy kart, nie wiem ile, ale jeszcze sporo możemy dobrać. I teraz tak, bo jeszcze mam 4 many, a mam teraz 7, 9 kart. Gitara. Okej, okay. Jeszcze mam 4 many. No i tu się pojawia pewien dylemat, co zrobić? Dobra, dobierzmy. O! I możemy zagrać to na przykład. Tak sobie myślę. Styka! Styka, bo już tych kart za dużo. 13 kart w czwartej turze to nie jest najlepszy wynik. Balanset, ta karta za 4 co dobiera 2. No raczej, raczej. Niczego nie słyszycie w tle. To nie jest tak, że to słyszycie. Tam niczego nie ma. Ten dziwny szmer, który dochodzi gdzieś tam, ten, to nie ode mnie. To nie ode mnie. Chociaż może wyciszę mikrofon na chwilę. No dobra, skoro mam już spell damage, to go wykorzystam. No beznadziejne te karty. Zaraz mi się skończą karty. Ale póki co farcik, jeszcze ten na spell damage'u, ten za piątkę. Tak się żyje. Okej, okay. Jesteśmy z powrotem. Jak będziesz wychodzić, uważaj na próg. Chyba spalę sobie kartę. Niedobrze. Ten mnie próbuje dogonić z tym drołem. Jak będziesz wychodzić, uważaj na próg. O, niedobrze, bardzo niedobrze. Aha. No, wszystko? Możemy zrobić tak i możemy zrobić tak. Tutaj jeszcze The Magic. O nie! No ile tych kart? Już starczy. Widziałem quest Huntera z Angoro z kartą z tego dodatku, która boostuje bestie w deku i wszystkie kopie. Gość spamie w każdej turze cały stół raptorów 5-3. Nice. Wild jest dziki, taki jak ma być. Tam ma panować rozpierdol. Brak sensu grania tego, oczywiście. Dziękuję. Elo mordo. Elo mordo.